Szczęść Boże, Robert Knapp. witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym, gość, naszym gościem jest dziś pan Marcin Polade, socjolog, politolog. Witamy w studiu, szczęść Boże. Dobry wieczór, szczęść Boże. Panie Marcinie, pana prognozy dotyczące wyników drugiej tury wyborczej, a także przepływu elektoratu właśnie przed drugą turą głosowania sprawdziły się. Ale proszę powiedzieć, kto tak naprawdę przegrał te wybory, czy tylko Bronisław Komorowski? No, jeśli to można było ująć jednym zdaniem, to trzeba powiedzieć, że w tych wyborach głównia żeria, przed którą tak przestrzegał bardzo pan redaktor Michnik, bardzo porządnie zaszła za skórę michnikowszczyźnie. Innymi słowy, zwyciężyła ta Polska normalna, ta, która nie była wspierana przez tzw. salon, media, artystów, sportowców. Wygrała to Polska bardziej skromna, ale bardziej dynamiczna, ta, która była w stanie pozyskać, co było kluczem do sukcesu Andrzeja Dudę, najmłodszych wyborców. Bronisław Komorowski przegrał wybory, ale pytanie, czy tylko on, jeśli chodzi o establishment polityczny, bo dzisiaj słyszymy, że Platforma Obywatelska nie ma sobie nic do zarzucania, jeśli chodzi o ten wynik wyborów. Nieprzypadkowo powiedziałem przed chwilą o tak zwanej Michnikowszczyźnie, bo yy, przegrała w dużej mierze. Ta stara Unia Wolności, to całe środowisko, ta cała mentalność, ten sposób y, prowadzenia polityki, podchodzenia do spraw publicznych, to wszystko, co wiąże się właśnie z nazwiskami ludzi, którzy niegdyś tworzyli kor, potem angażowali się w Solidarność, potem tworzyli Unię Demokratyczną, Unię Wolności, potem w dużej mierze ta Unia Wolności przepotwarzyła się w Platformę Obywatelską. No i właśnie ten kierunek w dużej mierze został przez Polaków zastopowa zastopowany 24 maja. Z jakiego powodu został zastopowany? Ja myślę, że oczywiście najważniejszą rzeczą było to, że Bronisław Komorowski musiał wziąć na siebie w dużej mierze odpowiedzialność, w dużej mierze uciekając od tego, ale jednak za 8 lat rządzenia koalicji z pod głównym przywództwem Platformy Obywatelskiej i, i myślę, że w, w, w jakiejś mierze też brak predyspozycji wyraźnych ze strony Bronisława Komorowskiego został bardzo szybko zauważony przez to najmłodsze pokolenie, będę za każdym razem do tego wracał, dlatego że w tym przedziale 18-30 przewaga Andrzeja Dudy nad jego konkurentem była bardzo znacząca. 60% młodych ludzi poparło Dudę. Tak, zresztą mówiliśmy jeszcze między pierwszą a drugą turą, kiedy byłem u Państwa w studio, że stało się coś, co było jeszcze nie do wyobrażenia kilka lat temu, nie mówiąc kilkanaście lat temu. Przypomnę, w latach 90. środowisko Gazety Wyborczej, sama gazeta narzucała niejako to, co się dzieje w dużej mierze w sferze publicznej. A teraz okazało się, że, że kandydat, który miał dostać, a ja za chwilę dostanie formalnie Nagrodę Człowieka roku, skomilion to rzecz niesamowita, że najbardziej przegrany polityk. 2015 roku otrzyma nagrodę Człowieka Roku od Gazety Wyborczej. Ale, ale wrócę do tego, że to środowisko bardzo straciło na swoich wpływach i, i to wszystko, co było związane właśnie z tym sposobem prowadzenia polityki, a co uosabiał w Komorowski, było dla wielu ludzi, a szczególnie dla ludzi młodych synonimem upciachu. Ten elektorat, tak jak Pan powiedział, do 29 roku życia mocno zmobilizował Paweł Kukis. Można powiedzieć tak, w 2005 roku Lech Kaczyński nie byłby prezydentem, gdyby nie głosy przekazane przez Andrzeja Lepera, obaj świętej pamięci. I to samo można powiedzieć w tej chwili o zwycięstwie Andrzeja Dudy. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie to, że większość wyborców Pawła Kuki zdecydowała się w drugiej turze poprzeć Andrzeja Dudę. Czy to oznacza, że ten elektorat, młodzi ludzie są w jakiś sposób odporni na tą propagandę płynącą z mainstreamu. No, oczywiście ta kampania pokazała już kompletną nieskuteczność, y, jeśli chodzi o tych odbiorców w przedziale 18-30, czy nawet szerzej 18-35. Ci młodzi ludzie, którzy byli przez ostatnie lata dosyć podatni na um, ten sposób um, narracji narzucony przez Platformę Obywatelską, czyli takiej stygmatyzacji. Ta wykształcona, lepsza, bogatsza, piękniejsza Platforma i ta gorsza, mniej wykształcona, biedniejsza um, polska centroprawica czy prawica. Ta narracja zupełnie w tych wyborach nie zaskoczyła. Zresztą człowiek, który w dużej mierze narzucił tę narrację, Michał Kamiński, podobno jeden z najwybitniejszych spin doktorów w Europie. Tak się mówi, aczkolwiek no, widać po tej kampanii, że to jest człowiek, który jest już także paset ze swoimi pomys pomysłami, bo w dużej mierze on, ale tacy wybitni dziennikarze jak Tomasz Lis czy tacy wybitni aktorzy jak Tomasz Karolak w dużej mierze przyczynili się do zwycięstwa Andrzeja Dudy. Ale mówi się platforma, mówi liderzy platformy, mówią, że te wybory to tak naprawdę przegrała przegrała firma zewnętrzna, która organizowała Bronisławowi Kumrowskiemu kampanię. No to nie, najlepiej świadczy o tej formacji. Myślę, że będzie także powodem refleksji ze strony jeszcze części wyborców, które pozostaje przy platformie. Jak to jest możliwe, że ci, którzy jeszcze do piątku do wieczora tak mocno trzymali kciuki za bronisława komorowskiego w poniedziałek, jak powiedzieli bronisław Komorowski, hmm, nie znamy. Był ktoś taki a, był naszym kandydatem na prezydenta. O, na pewno nie naszym. Był kandydatem niezależnym platforma, tylko dała pieniądze. Sporo, sporo wyborców niegdyś PSL-u zagłosowało także na Andrzeja Duda, a jednak. Jest to, jest to partia koalicyjna dla platformy. No to są bardzo ciekawe wyniki, dlatego że yy, tak jak to bywa od roku 90, o tym, w którym kierunku przychyla się wahadło polityczne w Polsce, w dużej mierze decydują mieszkańcy wsi. I także w tych wyborach 63% mieszkańców wsi poparło Andrzeja Dudę, 37% Bronisława komorowskiego. Zaś, jeśli patrzeć na yy, poparcie od elektoratu PSLowskiego z roku 2011 to mimo, że PSL pozostaje w koalicji rządowej, to około 55% wyborców PSL-u zagłosowało na Andrzeja Duda. Czy to może oznaczać, że PSL będzie miał kłopoty? To te kłopoty nie będą dotyczyły, moim zdaniem, tylko PSL-u. Znaczy, może być taka sytuacja, że w następnym parlamencie, oprócz Platformy i PIS-u, znajdzie się duża formacja, na czele której stoi, za chwilę będzie stoi, to będzie jeszcze bardziej widoczne Paweł Kukiz. Być może będzie jakaś próba, Ucieczki części działaczy platformy obywatelskiej w kierunku tego, co próbuje w tej chwili robić Ryszard Petru i Leszek Balcerowicz z Władysławem Frasyniukiem. Czyli nie oszukujmy się, to jest taka unia wolności w tej chwili w wersji 3.0, jeśli założyć, że Unia wolności 2.0 była platforma obywatelska. Platforma ucieczki. Platforma ucieczki, Unia Ucieczki, jak, jak zwał, tak zwał. I to może oznaczać, że dla takich formacji, które pozostawały. W polskim parlamencie od 1989 bądź 1990 roku, mam na myśli SLD i PSL, może zabraknąć miejsca. Czyli co pozostanie po, tej, po Platformie Obywatelskiej, jeśli dojdzie do jakiegoś dużego fermentu, być może rozpadu, bo jak patrzymy dzisiaj na wypowiedzi czołowych polityków Platformy, no to widać po prostu smutę. Ostatnie 20 lat pokazało, że były dwie formacje, które szły od wielkiego sukcesu do wielkiej porażki. Po pierwsze WS, czyli Szeroka Koalicja Centroprawicowa w roku 1997, która wybory wygrała, a potem już taka zmarginalizowana pod przywództwem, być może nie wszyscy pamiętają, ale niejakiego Jerzego Buska. Nie weszło do następnego parlamentu. Podobnie było z SLD, które wyskoczyło bardzo mocno ze swoją popularnością w roku 2001 z przywództwem Leszka Millera, by potem, co prawda, znaleźć się w parlamencie, ale stracić 3 czwarte głosów. Więc być może taka droga czeka też Platforma Obywatelska. Ale może trochę konkretów. Proszę powiedzieć, jakie grupy społeczne poparły Andrzeja Dudę, a jakie Bronisława Komorowskiego? Jeśli chodzi o rozkład, to najpierw jeszcze powiem Państwu, yy, podam kilka takich danych, które są istotne, które pozwolą zrozumieć, yy, co się wydarzyło między pierwszą a drugą turą. Otóż większość yy, yy, tych, którzy głosowali na kandydatów innych niż Bronisław Komorowski i Andrzej Duda, zdecydowało się zagłosować na yy, Andrzeja Dudę. Przy czym najistotniejszy był przepływ, jeśli chodzi o Pawła Kukiza, bo tam około 60% jego wyborców to było prawie milion 600 tysięcy głosów, zdecydowało się poprzeć kandydata zjednoczonej prawicy. Czyli około 50% jego wyborców, tak? Tak, ponad około 60%, 60. przy 40 niemalże procentach dla Bronisława Komorowskiego. I gdyby w, tylko i wyłącznie nastąpiły przepływy między pierwszą a drugą turą głosowania i nie doszli nowi wyborcy. To Andrzej Duda wygrałby jeszcze większą przewagę niż to miało miejsce w ostatnią niedzielę, ale pojawiła się wyższa frekwencja, co było dla mnie trochę zaskoczeniem, bo nie spodziewałem się, że będzie aż tak wysoka. Zakładałem, że będzie 53%, ostatecznie była na poziomie 55%. Błąd jest, ale pewno nie tak duży jak Cebos i inne sondażownie, które bardzo różne rzeczy nam prezentowały w ostatnich 25-leciu. Tym niemniej okazało się, że udało się i Platformie Obywatelskiej i Prawo i Sprawiedliwość zmobilizować tych, którzy nie głosowali w pierwszej turze głosowania. No. I okazało się, że spośród tych nowych wyborców, którzy stanowili około 2 miliony 200 tysięcy, większość, bo prawie milion 300 tysięcy, zmobilizował Bronisław Komorowski. Ale Andrzejowi Dudzie także udało się zmobilizować niespełna milion głosów i to ten milion głosów przeważył, że to Andrzej Duda został prezydentem. Innymi słowy, gdyby Zjednoczona prawica nie zmobilizowała miliona głosów, dzisiaj prezydentem byłby pan Szef Czy sądzi pan, że sposób prowadzenia kampanii przez Andrzeja Dudę, wyjazdy Dudobusem, spotkania z wyborcami i jego spoty, trafione spoty, miały wpływ na tą mobilizację? Myślę, że sam fakt tego, w jaki sposób był Andrzej Duda przedstawiany w mediach, czyli ten czarny PR, który był robiony w, w głównych stacjach informacyjnych, z jednej strony wpłynął na mobilizację tych, którzy nie do końca są antysystemowi, ale w polskich warunkach bardzo często, co bardzo dobrze oddaje przysłowie na złość mamie, odmrożę sobie uszy. Tak? Jeśli, jeśli jest takie postrzeganie, że ktoś jest yy, Przedstawiany, prezentowany jako ten lepszy, to często trochę na przekór duża część Polaków mówi: skoro tak, to może ja jednak zagłosuję inaczej. Natomiast z całą pewnością drugim czynnikiem było to, że ta kampania stopniowo nabierała rumieńców, tak to określę, w przypadku Andrzeja Dudy. Ja sam przyznam, że byłem sceptyczny na początku, nie dawałem zbyt dużych szans na, na, na sukces Andrzejowi Dudzie, ale ta słabość, jaką mieliśmy do czynienia w przypadku Bronisława komorowskiego w dużej mierze ułatwiła, że ta kampania Andrzeja Dudy była coraz bardziej dynamiczna. No i ten no i ten okres dobrze rozplanowany między pierwszą a drugą turą, szczególnie z tym objazdem 24-godzinnym piątkowym, to już w, mierze, w moim zdaniem w dużej mierze spowodowało, że jednak udało się dodatkowo te kilkaset tysięcy zmobilizować na wagę zwycięstwa. No to mocny akcent rzeczywiście na koniec kampanii. Mówi się także, że ludzie z wyższym wykształceniem głównie głosowali na Bronisława Komorowskiego. Czy tak Przejdę i powiem oczywiście, że no, no to są... Statystycznie oczywiście, no, że, że mieliśmy tam stosunek 58% ludzi z wyższym wykształceniem do 42%. To jest różnica oczywiście na korzyść Bronisława Komorowskiego, ale gdyby była różnica rzędu 70-75% do 30-25%, to moglibyśmy mówić o jakimś bardzo dużym rozrzucie. Taka sytuacja nie miała miejsca. To jest to, o czym mówię, to jest ten obraz, który nam wpojono od lat ten podział Polski na tą lepszą z wielkich miast, bogatszą, lepiej wykształconą i z drugiej strony tą jak gdyby gorszą stygmatyzowaną. Myślę, że myślę, że. Sam fakt, że Andrzej Duda zdobył poparcie z przedziału 18-30, wygrał zdecydowanie wśród uczniów i studentów, pokazuje, że idzie nowa fala. Nowa fala, która w dużej mierze gdzieś tam nie została zarejestrowana w głowach sztabowców Bronisława Komorskiego i Platformy Obywatelskiej. I ta nowa fala może spowodować, że od jesieni układ rządowo-parlamentarny też się zmieni. Ale ta nowa fala tak naprawdę dotyczy ludzi, którzy... Nie pamiętają wcześniej rządów prawa i sprawiedliwości, i straszenie tymi rządami niewiele dało. Niewiele dało. To jest wynik, już mówiłem na początku, pewnej narracji, która była zastosowana przez. Głównego spin doktora, współtwórcę klęski Bronisława Komorowskiego, Michała Kamińskiego, no to dziewięć ostatnich dni kluczowych przyznaje się do zaangażowanie. No, tak. no, 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 przyznaje się do ostatnich dziewięciu dni, ale najważniejszych dla Bronisława Komorowskiego, więc walnie przyczynił się do przegranej. Myślę, że ta narracja m.in. w tym spocie z Tomaską, Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński, to są rzeczy, które mogły jeszcze odegrać i miały jakieś znaczenie 3-4-5 lat temu, bo platforma obywatelska zatrzymała się w miejscu. Tak jakby nie zauważyła, że weszły nowe roczniki kolejne, kolejne, kolejna dekada minęła, niemalże od, od czasu, kiedy objęli władzę. nie ma już tego postrzegania PiSu, tak jak oni sobie to wyobrażają, jest przede wszystkim swoboda korzystania z ym, tych mediów niekonwencjonalnych, mediów społecznościowych i to było główne źródło yy, I samodzielna informacji ocena rzeczywistości, samodzielna ocena. Także bo, politycznej. Bo, bo, tak. bo tym się różnią media społecznościowe, że tam jest pluralizm. Od tego, co prezentowała Telewizja Polska z panem redaktorem Kraśko, czy Fakty TVN-u z, z innym wybitnym dziennikarzem, redaktorem Sobieniowskim. Młodzi ludzie widzieli jedno i drugie, a w, można nawet odnieść takie wrażenie, że oni przestali oglądać w trakcie tej kampanii ten jednostronny przekaz w Telewizji Polskiej, czy w TVN-ie i poszli w kierunku internetu. A tam w internecie wyraźnie wygrywał Andrzej Duda. No, w internecie też mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem jak budyń i VIGOS, które zaczyna trapić policja. Jak pan do tego się odnosi? Może coś więcej też na ten temat? No, są takie pogłoski od rana, że policja interesuje się um, tymi, którzy. W, w trakcie tak zwanej ciszy wyborczej podawali rzekome wyniki sondażowe. To jest jakaś abstrakcja. Ja sam na swojej stronie internetowej prowadziłem aukcje, gdzie sprzedawałem produkty z zakładów mięsnych Duda i książkę Camorra, ale to nie miało absolutnie żadnego związku z drugą turą głosowania. A jeśli chodzi o podział geopolityczny Polski i wyniki głosowania? Tu mamy w dużej mierze utrzymanie tego podziału, który utrzymuje się od 1989 roku. Ta Polska jest w dużej mierze przepołowiona. Z jednej strony to, jest, to są te tereny o bardzo silnych wpływach lewicy postkomunistycznej, czyli część zachodnia, północno-zachodnia, południowo-zachodnia północno i północna Polski, czyli ziemie. Które weszły w skład Polski po roku 1945, ale także za sprawą Wielkopolski i części kujawsko-pomorskiej, także ziemie, które były w dawnym zaborze pruskim. I z drugiej strony ta część Polski, czyli dawna Kongresówka, dawna Galicja, czyli tereny centralnej, wschodniej, południowo-wschodniej części Polski, gdzie zwyczajowo lepsze rezultaty od, y, zawsze, ma, zawsze mają grupowania centroprawicowe. Y, w tych wyborach też y, w dużej mierze ten podział został utrzymany, aczkolwiek y, można powiedzieć, że w stosunku do wyborów to też nie byłoby sukcesem Andrzeja Dudy, w stosunku do wyborów z roku 2010 były przemieszczenia na korzyść kandydata Prawa i Sprawiedliwości, co dało mu zwycięstwo. Jak pan sądzi, czy te obraźliwe, można tak powiedzieć, wypowiedzi odnoszące się do światopoglądu chrześcijańskiego, mam tu na myśli sformułowania Bronisława Komorowskiego o średniowieczu, jak te wypowiedzi wpłynęły na zapotrywania wyborców? No, z całą pewnością spowodują ruch, jeśli chodzi o sprzedaż książek, wypożyczanie książek o średniowieczu. I myślę, że warto, żeby ustępujący prezydent także zadał sobie trud i przeczytał kilka dobrych pozycji. Ja polecam książkę, która mocno zapada mi w pamięci Romana Konika, właśnie o średniowieczu. Myślę, że byłoby dobrze, gdyby pan prezydent uzupełnił sobie wiedzę w tej kwestii. A wyborcy jak do tego się odnieśli? Myślę, że na część wyborców to podziałało wyjątkowo mobilizujące, jeśli chodzi o głosowanie i także jeśli chodzi o pokochanie średniowiecza. A z dużymi miastami jak jest? W dużych miastach oczywiście z dominacja elektoratu tego centrowo-liberalnego. Mam tu na myśli te największe, czyli Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań, Gdańsk czy Wrocław. Aczkolwiek już wybory samorządowe jesienią tamtego roku pokazały, że prawica stopniowo odzyskuje wpływy, czy też poszerza swoją bazę wyborczą, i tak też to miało miejsce w tych wyborach. I także to zmniejszenie się różnicy w poparciu między kandydatem Platformy PiS wpłynęło ostatecznie na sukces Andrzeja Dudy. Dlaczego ten elektorat, który określamy jako antysystemowy, tak źle ocenia państwo Polskie? Trzeba zwrócić uwagę, że to jest w dużej mierze, to są osoby młode z przedziału 18-30, to są te, które stoją dzisiaj przed bardzo poważnym dylematem, już w dużej mierze rozstrzygniętym przez nieco starszych od nich. Czy jeszcze tutaj czekać na to, że coś się czy zmieni? Emigrować. Czy pakować walizki i emigrować? Jeżeli dane z tego roku pokazują, że rozważa możliwość wyjazdu z Polski milion 200 tysięcy, no to w dużej mierze te 1,2 mln zagłosowało za zmianą, nie za kontynuacją, w rozumieniu tego, co jest przy okazji rządów Platformy Obywatelskiej, tylko za zmianą, za nadzieją na to, że może zmienić się na lepsze. Czyli chcą pozostać w Polsce, mają nadzieję na to, że Andrzej Duda te nadzieje zrealizuje? No, mają taką nadzieję, tak jak miliony wyborców. Też jest ważne to, żeby, a jak Państwo wiecie dokładnie, to można mieć swoje sympatie, ale można też patrzeć chłodnym okiem na to, co się dzieje. Myślę, że byłoby bardzo dobrze, gdyby polska prawica wyciągnęła wnioski z tego, co się zdarzyło 24 maja, Czyli jakie i żeby wnioski? nie przeszła. Bardzo mocno w tym kierunku, który kocha nadzwyczajnie, czyli takiego samozadowolenia, triumfalizmu, takiej trochę nuty z pogranicza, z pogranicza nawet buty w wypowiedziach, dlatego że to nie jest nic, co wróży dobrze na przyszłość. Myślę, że. Prawo i Sprawiedliwość powinno bardzo poważnie potraktować swoich współpartnerów, czyli Solidarną Polskę, Polskę Razem, Prawica Rzeczpospolitej, Marka Jurka, szereg innych organizacji, dlatego że tylko szeroka formacja, tylko szeroka formacja centroprawicowa od silnego centrum po wyrazistą prawicę jest w stanie zdobyć dobry wynik w jesiennych wyborach parlamentarnych. Jaki dobry? Jak bardzo dobry. To znaczy na tym etapie ja spodziewam się, że może być wzrost poparcia dla prawej sprawiedliwości, bo to jest zwykle tak, że część tych, tych którzy do tej pory się wahała, chciałaby być w klubie zwycięzców. No Ten klub zwycięzców w tej chwili to jest klub wokół Zjednoczonej Prawicy, natomiast jest też tak, że... Będą bardzo ciekawe przesunięcia, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską i tworzącą się partię Kukiza oraz tworzącą się partię Balcerowicza. Jeśli, a dzisiaj mamy sondaż, z którego wynika, że Platforma Obywatelska jest na miejscu drugim, wyraźnie prowadzi Zjednoczona Prawica, natomiast Platforma Obywatelska wyprzedza tylko jednym punktem procentowym, teoretycznym jak na razie partię Kukiza, to jeśli za chwilę one zamienią się miejscami, i druga będzie partia Kukiza, a trzecia będzie Platforma, to to może przyspieszyć w dużej mierze te zmiany takie na niekorzyść PO, a to by oznaczało, że jeśli Zjednoczona Prawica gdzieś może mieć w granicach 35% głosów, to przy spadku popularności Platformy Obywatelskiej do tych 30% może także dotrzeć partia Kukiza. A to oznacza nowe koalicje. A to oznacza, że być może będziemy świadkami tworzenia się bardzo dużej koalicji, nawet koalicji, która może, może mieć większość konstytucyjną, co jest bardzo ważne z punktu widzenia konieczności dokonania poważnych zmian ustrojowych w Polsce. Dziękuję bardzo za udział w programie, pan Marcin Pallade, socjolog, politolog. Dziękujemy. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski Punkt Widzenia jutro 21:40 z panem Bokiem.